nie wiem nawet w ogóle, czy miałem. Bo ja, kurwa, co jak pisałem? Bo ja owszem kupiłem kiedyś od nich koszulkę. Koszulki bym nie przyrównywał jednej do drugiej, bo tą koszulkę ogólnie dzika, co miałam, ona była taka z takiego jakby elastycznego materiału, takiego pod trening. Wiesz o co chodzi, nie? Więc to nie jest tak, znaczy no możesz chodzić w tym, ale to nie jest taki wiesz t-shirt, że se... Znaczy w sumie w każdym t-shirtie wszędzie możesz pójść, no ale wydaje mi się, że inne przeznaczenia mają ten. Być może jest też, mają jakąś, z nadrukiem dzika mają też taki zwykły t-shirt, który nie jest z takiego materiału rozciągliwego, jakby pod... Wiesz, nie pytałem pod ramkę, a bluza, dlaczego? A bluza, kurwa, nie wiem, chyba nie miałam bluza, jeśli mi... Wiem, że na pewno spodnie i te spodnie mam do teraz, spodnie mam z 2 albo 3 lata, to też takie są treningowe spodnie, bardzo często w nich chodzę, no i tak szczerze, jeśli chodzi o jakość, są zajebiste, a bluzy chyba nie miałam bluzy, więc ten, no i majty mam już od tamtego czasu, już w chuj to minęło czas. Dlaczego pytam, bo jak no? Kiedyś miałem jeden item od nich, mhm. Dawno temu, to była ich pierwsza bluza, która wyszła chyba. Kurwa, to pierwszy to nie porówny. I jestem ciekaw, jak zmieniła się jakość, bo szczerze, ona była średnia, no ale wiesz, no... A to było to dlatego, że po pierwsze nie mieli doświadczenia, a nawet jak nie mieli doświadczenia, może być Sergiusz, ja też nie miał doświadczenia, ja wiem, ale wchodzisz na rynek, gdzie można powiedzieć, jest większy jakikolwiek pogląd nie na wszystko, nie? Ja nie tylko pytam, jak bardzo było, no. Nie wiem, ale mam paczkę od WK jeszcze, bo odcinek będziemy kręcić. Mam paczkę od Disa, od jakiegoś Wojana, od Włóka, od Reziego, no jeszcze w chuj tych paczek jest. Czekają, masz odcinek nakręcę, to ci powiem. Nie, chodzi o to, że po prostu z różnych sklepów zostało zamówione. Te dziki są, majtki są bardzo dobre, tylko mnie kurwa, jakby za mocno ściągają gumki kurwa, te gumki są takie za mocne.